kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj haul jedzeniowy. Widzieliście ostatnio zdjęcie na Instagramie i na Facebooku, zakupy z polskiego sklepu i dzisiaj taki haul jedzeniowy pokażę Wam. Już część tych rzeczy zaczęłam używać, ale pisaliście, czy będzie haul jedzeniowy i tak postanowiłam w sumie. Dlaczego miałabym go nie zrobić? Bo lubicie chyba haule jedzeniowe i zobaczcie, co tym razem udało mi się kupić w polskim sklepie. Jeszcze do tych osób, które mieszkają w Polsce i tak za bardzo nie wiedzą, jak to jest za granicą. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy cały czas za granicami Polski i kiedy idziemy do polskiego sklepu, kiedy chodzimy do takich małych polskich sklepików, teraz jest już ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, prawie na każdym osiedlu jest polski sklep, to wiecie, takie śmietane, masło, chleb, chociaż chleb polski to też nie jest taki chleb polski, to jest też taka gąbka, ale teraz już znalazłam bardzo dobry razowy i bardzo dobry żytni, naprawdę ekstra. Jeżeli będziecie chciały, to Wam dam znać, co to jest za chleb. Teraz go nie kupowałam, bo byłam w takim innym wielkim, nawet hipermarkecie można powiedzieć, może nie hipermarkecie, takim wielkim, wielkim supermarkecie polskim, bo zazwyczaj tak z takich małych i jak wyjdziemy do takiego wielkiego, wielkiego polskiego marketu, jesteśmy cały czas za granicami Polski, to słuchajcie, tyle rzeczy byśmy chcieli nakupować, że zawsze coś nam się przyda. Jechałam tylko po kaszę i po kawę taką Nescafe, która jest tylko właśnie w polskich sklepach. Nie ma w ogóle tego, w Irlandii, to powinna być. Nie mogę, na żadnym sklepie nie widziałam. Bardzo lubię taką kawę, właśnie bardzo, bardzo drobno zmieloną, rozpuszczalną. I to jest moja ulubiona kawa. I kiedy już mi się kończy, to już zastanawiam się, wykombinuję, kiedy tu jechać do sklepu. Mam kawałek do tego sklepu, ale jak już jadę, to już jadę właśnie na takie porządniejsze zakupy. Tym razem przyjeżdżałam obok tego sklepu i zajechałam i miałam tylko kupić kawę i kaszę, ale kupowałam tyle rzeczy, co widzieliście na zdjęciach. No to może zacznijmy od napojów. Oczywiście woda, cała zgrzewka Żywiec, cała zgrzewka mojej ulubionej muszynianki, którą zaraziła mnie moja starsza siostra muszynianką i teraz cały czas piję muszyniankę i Żywca. Kupiłam, to nie jest polski produkt, ale w polskim sklepie jest. Aloe jest również bardzo, bardzo dobry. Już zobaczcie, tutaj tyle wyżłopałam. Bardzo dobry, naprawdę uwielbiam aloe. Tym barki kupiłam jabłko wiśnia. Tutaj mamy mięta jabłko i mięta cytryna. Bardzo lubię tym barki. W Polsce zawsze sobie kupuję. Tylko wolę z nakrętką, bo wiecie co, ja od razu nie wypiję takie buteleczki, więc wolę jak są zakręcane, a tutaj jak otworzymy, musimy całą wypić, bo nam się wyleje. Ok, kupiłam jakieś soczki dla Lileczki, tu kawkę Wam pokazywałam i lecę dalej. Kupiłam parę kaszek, tutaj jest akurat śliwka Morella z Nestle dla mojej Mijeczki, bo już teraz wcina kaszki na kolację, takie kaszki je, a na rano płatki owsiane, takie zmielone bardzo. Później danio. Ja uwielbiam danio, uwielbiam serki waniliowe i duża część z Was mówi, że one są niezdrowe. Ja wiem, że są niezdrowe, ale ja po prostu je uwielbiam i nie mam ochoty sobie tej przyjemności odmawiać. Kupiłam tutaj jakieś śledziki, bo mnie naszła ochota na śledzika, więc przysmak myśliwego, takie śledziki zakupiłam. Jak jesteśmy w Polsce, to jakoś tak, wiecie co, nie zwracam uwagi właśnie na takie śledzie, na takie, mamy to pod dostatkiem, a kiedy jesteśmy za granicą Polski, to takie śledzie to się nam po prostu marzą, śnią po nocach. Serio. Serio? Tak jest. Zapytajcie znajomego, bo na pewno macie. Każdy ma kogoś w rodzinie, kto jest za granicą. Teraz już każdy naprawdę wyjeżdża. Widzę ustawienia. Tutaj słońce mi tutaj przychodzi do salonu. Kolejna rzecz, którą kupiłam, jest otwór i od razu wzięłam trzy. Półtłusty mielony, bo robię naleśniki, a to pierogi z serem, do naleśników z awokado, biały ser uwielbiamy, więc cały czas jemy, moja cała siata, myślę, że wszystko tutaj mam, chociaż jeszcze powyciągałam te rzeczy i później jak zobaczyłam Wasze komentarze, czy zrobię haul jedzeniowy, to mówię, dobra, zrobię ten haul i popakowałam z powrotem i myślę, że chyba wszystko, już otworzyłam, bo robiłam do zupki. Koraliki i tutaj mam z czego? Z lubelli. Teraz Wam
powiem. Tak, lubella, makaron, koraliki takie malutkie, dla moich dziewczynek, najbardziej dla Mini, ona takie malutkie, gdzie rozgotowane dla mojej młodszej córeczki, wcina sobie. Kolejny to jest dżem z Łowicza, bardzo, bardzo lubię dżemy z Łowicza i tu mam powidła węgierkowe, czyli śliwki, węgierki, bardzo, bardzo dobre. I węgierki są zdrowe, śliwki są naprawdę zdrowe, dżemy, może niekoniecznie, ale uwielbiam na kanapkę, wiecie, to z samym masłem i z takim dżemem, po prostu śliwki są mega, lubię suszone śliwki i zawsze do smoothiesów dodaję z 3-4 suszone śliwki i pije moja młodsza córka, i starsza córka, i mamunia, i kobiety mają zawsze problem z załatwianiem się, dlatego śliwki są mega, jeżeli macie problem, jedźcie suszone śliwki, albo w ogóle suszone wszystkie, żurawina bardzo dogadza nas dla kobiet, na układ nasz moczowy, żurawinę wcinamy i później nie mamy żadnych problemów, jeżeli gdzieś się przeziębimy, żurawina zawsze w domu jest. Ja dodaję zawsze suszone jakieś owoce. Do wszystkiego chyba dodaję. Może do zupy nie dodaję. Nie, do zupy nie. Ale tak to wszędzie dodaję. Dobra, tutaj kostki rosołowe kupiłam. Kostki rosołowe to tak naprawdę z byle jakiej firmy. Zazwyczaj dodaję do sosów, jeżeli nie mam bulionu. Często gotuję sobie bulion i w takie malutkie pojemniczki do zamrażarki, wiecie co, wrzucam, ale jest też często tak, że moje zapasy się kończą i dzieciaki nie pozwalają, żeby je od nowa zrobić, więc kostki w domu, chyba każdy ma kostki, każdy mówi, że nie używa, a prawie każdy używa kostek i no i kostki, normalne, od wieków, wieków kostki były w domach, więc kiedy nie mam mrożonek, wtedy jest kostka, pasztet, a pasztet, najniezdrowsza rzecz jaka może być, ale pasztet, kiedy mi się skończy wędlina, kiedy nic nie mam w lodówce, bo często jest tak, że otwieram lodówkę, a tam ojejku, nic nie ma. Dla dzieciaków to zawsze wiecie, coś jest na śniadanie, czy tam na kolację innego, ale jak mam ochotę na pasztet, to po prostu z profi. Pasztet, tutaj mam zdrowiem i chyba jeszcze z pieczarkami wzięłam. To jest smak mojego dzieciństwa, wiecie? Ja takie pasztety jak mama to wcinałam. Bardzo lubiłam pasztety. I takie jeszcze w rulonikach. Zawsze mówiłam mamie, prosiłam ją, żeby kupiła pasztet, bo uwielbiałam pasztet. Babcia kiedyś robiła takie pasztety, to było dopiero, no ale wiecie. Teraz, kto robi w tych czasach pasztet? Jeżeli już wasze babcie robią, bądź mamy, to jest to wow. Bardzo bym chciała. Mnie nie ma kto zrobić pasztetu, a ja nie wiem. Dobra, kolejne to jest kasza. Po taką kaszę poszłam, tak naprawdę pogryczaną, ale kupiłam kaszę jaglaną. Kasza jaglana, bardzo zdrowa, bardzo ją lubię. Jem na deserek, do zupy dosypuję. Do wszystkiego tak naprawdę kaszę jaglaną możemy zrobić. Kaszę jęczmienną i kaszę gryczaną. Kaszę gryczaną tak średnio lubię, dla mnie to jest taka sucha i zawsze sos właśnie muszę jakieś do tego zrobić. Więc kasza gryczana biorę, bo jest zdrowa i dzieci muszą ją jeść, więc biorę, ale ja jej tak za bardzo nie lubię. Ale lubię za to kaszę jęczmienną. I kaszę jęczmienną nawet suchą mogę zjeść, ale mam taki patent na właśnie na kaszy, żeby dodać starte warzywa, wiecie, i wymieszać z kaszą trochę masełka i one są takie, no wiecie, jakieś tam, coś tam jeszcze dorobić i nie jest to takie suche, ale zawsze jak robię kaszę, muszę zrobić jakiś sos, bo takie dziwne jedzenie. Ziemniaki możemy zjeść normalnie i do ziemniaków dodaję troszeczkę masła i troszeczkę mleka i wtedy są takie, no pyszniutkie, tak nauczyłam się tutaj w Irlandii i jeszcze oni dodają, wiecie czego? Dodają nie czosnek, tylko szczypiorek, tak, szczypiorek. Ciasiekają tak, ciach, 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 ciach. Oni mają taki gruby szczypiorek, o, tego nie lubię, lubię polski nasz taki cieniutki. To ciach, 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 szczypiorek i do ziemniaków wymieszają to z ziemniorami i i właśnie masło, szczypiorek i mleko. I tak mieszają, mieszają, pyszne, pyszne są ziemniaki. Także o ziemniakach, a naprawdę kupiłam kaszę. Dalej, kawa inka. O, w ciąży piłam, ja uwielbiam kawę, słuchajcie, ale w ciąży piłam kawę inkę. W pierwszej ciąży piłam tylko kawę inkę, ale w drugiej, a już pół łyżeczki kawy piłam raz dziennie i później na popołudniu piję dwie kawy zazwyczaj. Piłam sobie kawę inkę, dlatego kawa inka teraz też będzie i po południu, jakoś tak, wiecie, od jakiegoś czasu piję i mówię, a kupię opakowanie i Lilia chce też będę robić.
taką delikatną, więc kawę kupiłam. Dalej to są musztardy. Muszę mieć zawsze w domu, słuchajcie, musztardę. Tutaj kupiłam francuską, bo mam fajny przepis na sos ze śmietaną, z musztardą, sól, pieprz i po prostu wymieszać i to jest gotowe. I naprawdę pyszny ten sos jest. Śmietana, wiadomo, ale jest pyszny. I mam delikatesową i zawsze taką musztardę dodaję do sosów naszych. Kiedy robię marynatę, obojętnie jaką, zawsze jest musztarda i zawsze jest miód, więc musztardę to są kolejne. Kupiłam budynie dla dzieciaków, galaretki, różne galaretkę truskawkową, galaretkę agrestową. Majonez kupiłam również, chociaż majonezu tak mało co dodaję, ale jak robię sałatkę warzywną albo jakieś inne. Taki majonez mi naprawdę bardzo długo starcza. Często go wyrzucam, bo się robi stary. Kaszek, kuskus bardzo również dobra jest, bardzo lubię. O, tu mam jeszcze soki lili. Soków takie, jak widzicie, idziemy gdzieś tutaj nakupowałam. Taką herbatkę rozpuszczalną również bardzo, bardzo lubię. Najbardziej lubię sobie na zimno ją robić, na takie cieplejsze dni z kuskami lodu. Bardzo lubię tę herbatkę, naprawdę. Tutaj mam makaron pięciojajeczny z czarniecki. Makaron to naprawdę obojętnie jakiej firmy kupuję, oby był pięciojajeczny. Jednak czuć na smak jajek. Ok, kolejny makaron, to również dla dzieciaków małych. Tu z Lubeli mam gwiazdki, takie malusieńkie gwiazdeczki. Dzieci bardzo lubią takie makarony. I kolejne jakieś galaretki. Uuu, ta galaretka mi się trochę zmoczyła, to tu muszę wyłożyć. Kolejny ser. I tak, ostatnia rzecz to jest mój pasztet z pieczarkami. O, ten pasztet z pieczarkami bardzo, bardzo lubiłam, jak byłam mała i do tej pory mam ten smak z dzieciństwa, że ten pasztet uwielbiam i tymbarki. No tak, tymbarki to od jakiegoś czasu, ale też również bardzo lubię. No i najbardziej lubię danio albo radomski z Radomia, z Rol Mlecza. Mój ulubiony serek waniliowy, po prostu uwielbiam go, naprawdę uwielbiam, tylko ten mniejszy, bo jak jest ten duży, to ja go nie zjem, to jest za dużo dla mnie, ale uwielbiam tak sobie na śniadanie z bułką maślaną, jak zjem. Oh, słuchajcie, to jest takie moje najszybsze, najwygodniejsze i kawa do tego, zwykłe śniadanie, albo jeszcze buła z dżemem truskawkowy, to był w dzieciństwie ulubiony, a teraz właśnie takie węgierki, śliweczki. Okej, kochani, to by był mój cały haul zakupowy z polskiego marketu, supermarketu. I tak się cieszę. Każdy z nas, kto jest za granicami naszej kochanej Polski, idzie do polskiego takiego większego marketu, po prostu jest zachwycony, że może sobie pozwolić na polskie rzeczy. Jeszcze kupowałam dużo ciastek. Patrzcie, tam mam wszystkie rzeczy. Sąki, ciacha, zapomniałam o słodkościach. Biszkopty oczywiście. Do deserków dodaję biszkopty, moczę je w herbacie i robię z galaretką, właśnie z danio i na górę jakieś owoce, super. Grześki, słuchajcie, dzieciństwo, to ja uwielbiam grześki, to są moje wafelki, w ogóle uwielbiam wafelki takie zwykłe na wagę, kiedyś się kupowało, uwielbiam. Dalej, tutaj mam zwykłe herbatniki, to moja młodsza, Lileczka, moja córcia starsza, uwielbia je i również je często moczę w herbacie i robię jej takie deserki. Hity kokosowe, one są bardzo, bardzo słodkie, więc rzadko je jem, ale kupuję, jak ktoś przyjdzie, to wiecie, fajnie mieć ciacha. Tutaj takie safari, każda dzieciaków coś kupiłam, grześki, taką wielką pachę wygryzków, flipsy, co obydwie jedzą. Co ja tu dalej mam? A, tutaj mam takie ptysie z cukrem, zobaczcie, to jak ktoś przychodzi, to zawsze daje, to się tak szybko je, to tak jak orzeszki, wiecie? Człowiek jak z jednego, to już chce od razu całą paczkę zjeść. I tutaj takie ciacha, te ciacha są bardzo fajne i naprawdę niedrogie, w takich opakowaniach, one są na wagę, w polskich sklepach takich mniejszych, a tam całe takie opakowania dwa wzięłam. Ja takie słodycze mam naprawdę bardzo, bardzo długo, wiecie, w szufladzie sobie trzymam, zawsze jak ktoś przyjdzie, to poczęstuję. Ja tak z słodyczami bardzo nie jestem, wolę chipsy w ciąży, bo lubiłam sobie podjeść trochę słodkiego, ale teraz wolę bardziej jakieś słone rzeczy, no nie było moich, jedyne czekoladowe rzeczy to lubię flipsy czekoladowe, nie było ich, no to nic dla mamuni takiego nie ma, pójdę sobie tutaj do irlandzkiego sklepu i kupię takie małe jakieś chrupki octowe, które lubię, salt and vinegar. Ok, to by było wszystko z moich słodkości, tak. Powiem Wam, że w tych polskich sklepach, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, zaopatrzenie czasem jest dużo, dużo lepsze niż u nas w polskich sklepach, w Polsce.
Tak naprawdę. Moja mama jak poszła do takiego sklepu i zobaczyła, jejku, jaki tu jest wybór, takie, co chcesz naprawdę, wszyściuteńko, czego byś nie potrzebował, nie potrzebowała, znajdziesz, a w Polsce w sklepie nie dostaniecie tego. Także to jest super, że jak pójdziemy do takiego większego sklepu, wszystko dostaniemy. Okej, to by był cały zakupowy, moje zakupy, trochę zdrowych rzeczy, trochę niezdrowych. Trzeba urozmaicić tą dietę, byśmy tak wszyscy zdrowo jedli, to byśmy byli za zdrowi. Także ja jem normalnie, jak normalny człowiek. Tak mi się wydaje. No, trzymajcie się, kochani, cieplutko, buziaki. Pa!